Kamilu, ty masz często możliwość i okazję, żeby wracać do Bielska? Ostatnio coraz częściej. Jak byłam, jak tylko wyjechałam z Bielska, to wracałam bardzo często, bo tutaj był mój dom i tutaj mi się bardzo dobrze odpoczywało po całym tygodniu szkoły, całym tygodniu treningów. Teraz jak już mam dom i rodzinę gdzie indziej, to przyjeżdżamy tylko do rodziców, do dziadków, żeby ich odwiedzić. Przygoda ze sportem zaczęła się tutaj w Bielsku, w szkole podstawowej numer 4 imienia Adama Mickiewicza. Pierwszy trener, chociaż może to duże słowo, tak na samym początku, jeśli chodzi o szkołę podstawową, ale Eugeniusz Bedyniczuk. Tak, tutaj bardzo ważną rolę w mojej karierze też odegrali nauczyciele wychowania fizycznego, pan Jan Rudeczko i pan Dariusz Duszkowski, którzy dziś dzięki nim bardzo polubiłam sport. I to, w którym miejscu się znalazłam w mojej karierze, też dużo zawdzięczam im. Później tak trener Eugeniusz Bedyniczuk, to już taki był profesjonalny trening tutaj jeszcze w gimnazjum. No ale do sportu trafiłaś dzięki rodzicom, czy przez rodziców? Tak, to prawda. Pamiętam, jak któregoś razu wróciłam z jakiegoś turnieju siatkarskiego i mama mi powiedziała, że zapisała mnie do klubu Podlasie i jadę na jakiś tam obóz, bo zobaczyła w telewizji trenera Kuczyńskiego, który był kiedyś jej trenerem. No i zapisali mnie właśnie do klubu i poszłam do szkoły mistrzostwa sportowego. Tylko pod takim warunkiem, że trener Kuczyński zostanie moim trenerem. Mama i tata na to przystali, że mogę pojechać do Białegostoku do szkoły, ale tylko i wyłącznie pod okiem trenera Kuczyńskiego. Jako dziecko zaczynałaś już treningi, gdzieś tam właśnie ta fascynacja sportem na mowy rodziców, natomiast dzisiaj sama szkolisz, prawda? Maluchy i też w Bielsku. Tak, zgadza się. Od kwietnia prowadzę własną akademię sportową. To są zajęcia dla dzieci. To jest takie zapoznanie z lekkoatletyką. Chciałabym, żeby pokochały sport. Niekoniecznie lekkoatletykę, ale ja ich poznaję z lekkoatletyką, królową sportu, w formie gier i zabaw sportowych. No właśnie, jak dzisiaj w ogóle przekonać dzieci do sportu? Bo tak jak już było mówione też w filmie, sport u nas w Polsce to przede wszystkim 90% piłka nożna, tak? I każdy chce być tym Lewandowskim. No a jak odczarować tą piłkę nożną i pokazać, że sport to nie tylko ta piłka nożna? Tak, to prawda. Szczególnie chłopcy bardzo lubią piłkę nożną. Ja widzę, że najważniejsze jest, żeby zaszczepić to w małych dzieciach, w młodych dzieciach, bo one mają bardzo dużo energii i dla nich nieważne, czy da się piłkę do koszykówki, czy piłkę do siatkówki, czy też pobiega się z nimi przez płotki. One są głodne ruchu, głodne rywalizacji tej takiej w grupie. Więc myślę, że jeżeli zacznie się od młodych lat i od młodych dzieci, to na pewno, nie mówię, że ze wszystkich, ale z jakiejś tam garści tych dzieci na pewno część pójdzie w kierunku sportowym. A w jakim wieku to są dzieci, które teraz przychodzą do ciebie na te zajęcia? To są dzieci już od 5 roku życia. Rodzice chętnie przeprowadzają, dzieciakom widać tą chęć do sportu, a nie siedzenia przed komputerem? Tak, szczególnie u tych małych dzieci, to bardzo widać, że im się podoba. Ja staram się, żeby te zajęcia też były atrakcyjne, to nie jest trening, to jest zabawa. My gramy w berka, biegamy, podajemy pałeczkę sztafetową, biegamy przez płotki, skaczemy wzwyż, ale też rzucamy oszczepem, więc to jest takie bardzo, staram się, żeby było różnorodne. Też staram się, żeby te dzieci były zadowolone i żeby się nie nudziły. I zdarza się oczywiście, że rodzice zapisują na raz w tygodniu i dzieci proszą, żeby zapisały na więcej, bo im się tak podoba. Mnie to też bardzo cieszy, bo ja daję całe serce. Ja w sporcie byłam bardzo profesjonalna i perfekcyjna. Takim chciałam być sportowcem. Ja teraz takie całe swoje serce wkładam w tą moją akademię i oddaję całe serce tym dzieciom. I cieszę się, że im się podoba. Takim małym dzieciom chyba jeszcze nie mówi się o karierze sportowca w kwestii tego, że to nie jest czerwony dywan, tylko odbieranie nagród i medali, prawda? O takich ważnych punktach. Nie mówi się im też o takiej trudnej drodze do tego, jaką oglądaliśmy tutaj, mogliśmy oglądać na filmie, tak? To nie jest droga usłana różami. Jak wygląda życie sportowca? Rzeczywiście, tutaj było widać i Wojtek to podkreślał, że jego praktycznie w domu nie ma. Żona i dzieci zostają poza domem. Wojtek z racji tego, że jego konkurencja odbywa się tylko latem, on musiał trenować w komfortowych warunkach. Nie mógł trenować na stadionie, gdzie jest śniegu po kolana i rzucać młotem, więc oni bardzo, bardzo często wyjeżdżali na obozy, spędzali bodajże ponad 300 dni w roku na obozie, więc bez rodziny, samemu, to jest na pewno ciężko. Kiedy
więcej czasu spędzasz z trenerką czy koleżanką z grupy niż ze swoją rodziną. Więc to jest ogromne, ogromne wyrzeczenie. Ja miałam taki komfort, że ja trenowałam z mężem, więc my trenowaliśmy i wyjeżdżaliśmy razem, więc to myślę, że byłam w bardzo komfortowej sytuacji. I on był w komfortowej sytuacji jako trener i widział swoich kolegów, którzy też zostawiali swoje rodziny, i ja jako zawodniczka, widząc, jak już kiedy byliśmy starsi i mieliśmy swoje rodziny, swoje dzieci, to ja miałam ich przy sobie, oni musieli zostawić w Polsce. No właśnie, mówisz o tym momencie w 2012 roku, kiedy zdecydowałaś, podjęłaś trudną decyzję o rozstaniu z poprzednim trenerem. To nie była łatwa decyzja. Jak te najbliższe miesiące po rozstaniu i po trenowaniu pod okiem męża? To była, nawet z tej perspektywy, to była jedyna słuszna decyzja i wtedy wiedziałam, że to jest jedyna słuszna decyzja, bo moja kariera stała w miejscu, ja skakałam 190, jeździłam na zawody i zakładałam z góry, że nie mam szans z najlepszymi w Europie, na świecie, bo skakałam słabo. I to była jedyna słuszna decyzja i ona się okazała bardzo dobrą decyzją już szybko, bo ja zaczęłam trenować z Michałem po tym, jak nie zakwalifikowałam się w 2012 na Igrzyska Olimpijskie, a w 2013 już zimą wyrównałam rekord życiowy, zakwalifikowałam się na Mistrzostwa Europy, a w czerwcu 2013 roku zostałam rekordzistką Polski z wynikiem 199, więc to, no i później mistrzynią Uniwersjady, więc to praktycznie rok treningu z Michałem sprawił, że wskoczyłam do czołówki światowej i jadąc na zawody nie myślałam o tym, że przyjechałam i znowu będę przegrywała, tylko ja z nimi wygrywałam po prostu. Pamiętasz jeszcze czasy, kiedy brałaś rozbieg do skoku i w momencie, w którym trzeba było wyskoczyć, ty biegłaś dalej? Pamiętam, tak. Dlaczego tak się działo? Nie mam pojęcia. Nie zrobiłam sobie nigdy krzywdy skacząc, nie spadłam na poprzeczkę boleśnie, ale tak, miałam taką blokadę, że przychodziła pewna wysokość i ja nie oddawałam skoku. To było związane ze stresem, strachem? Tak nawet nie wiem, bo chyba bardziej ze strachem, ale nie wiem, z czego ten strach wynika. Więc przychodziły zawody, że ja nie, były takie zawody, że ja nie strąciłam ani razu poprzeczki i je przegrywałam, więc to tak jakoś samo minęło. Ja nie wykonałam jakiejś tam specjalnej pracy, bo ja byłam młoda, jak mi to przeszło, ale to rzeczywiście był taki moment, że ja bardzo dużo przebiegałam i nie oddawałam skoku. Czy sukcesy motywują? Bardzo, bardzo motywują. Szczególnie jeżeli wie się, że się wykonało bardzo ciężką pracę, ta praca przyniosła efekty i chce się tego więcej. Ale myślę, że tak samo jak i sukcesy, te porażki też bardzo takiego dużego kopniaka dają sportowcom. No właśnie, co się dzieje, kiedy sportowiec chce, trenuje dużo, a nie wychodzi? Jakie myśli się pojawiają? Co wtedy się dzieje? To jest bardzo ciężkie, dlatego że my poświęcamy bardzo dużo, eksploatujemy swoje ciało, trenujemy z bólami, z poważnymi kontuzjami, kiedy przychodzą najważniejsze zawody i wydaje się, że jest wszystko dobrze, coś nie wychodzi, więc to jest bardzo, bardzo przykre i też czasami, tak jak Wojtek powiedział, czasami się chce wszystko rzucić, po prostu wrócić do domu i zapomnieć o tym, że kiedykolwiek się skakało, czy rzucało młotem i po prostu rzucić to wszystko i zająć się innym życiem. I przyszedł rok pandemiczny. Jak taki moment, coś tak niespodziewanego, co też w Wojtka przypadku, on był w życiowej formie i nagle okazało się, że nie wiadomo co dalej. Co w życiu sportowca i w głowie sportowca przynosi taki moment? Tak, to był dziwny, ja myślę, że dla nas wszystkich to był bardzo dziwny moment, kiedy ta pandemia wybuchła, bo nie mogliśmy wyjść nawet do lasu, a pracę trzeba było zrobić i wszystko jeszcze nie było odwołane, mistrzostwa Europy miały też być w Paryżu, więc my chcieliśmy trenować, a nie mogliśmy, bo zamknęli stadiony, zamknęli lasy. Dzięki uprzejmości niektórych my trenowaliśmy, oczywiście, że tak, ale to było bardzo stresujące, bo policja w każdej chwili mogła nas zatrzymać i zapytać, dokąd jedziemy. Na szczęście tak nie było, ale przełożone igrzyska z 2020 na 2021 nie były nam bardzo dobrą wiadomością, bo ja miałam inne plany, ale życie jak zawsze je zweryfikowało, więc koniec końców igrzyska się odbyły. Ale ten rok na pewno w pamięci każdego z nas pozostanie. No właśnie, Igrzyska Olimpijskie. Ciężki trening, ciężki czas. Natomiast tak jak ty mówiłaś, że to jest jednak impreza nie taka jak inne, prawda? Chociaż tutaj jak Wojtek mówił, że medal
podszedł do tego jako medal był, tak, medal jest, medal będzie. My z Piotrkiem, kiedy myśleliśmy o tym filmie, też już mieliśmy w ogóle taką ułożoną puentę tego filmu, bo wiedzieliśmy, że czy Wojtek zdobędzie złoty medal, czy nie zdobędzie tego złotego medalu, to i tak go spotkamy po kilku dniach, tak mówiąc w cudzysłowie, na stadionie, rzucając po prostu dalej trenując. Czy Igrzyska Olimpijskie są ważnym wydarzeniem tak z perspektywy czasu? Tak, to są bardzo ważne, to jest bardzo ważne wydarzenie. I tak to padło parę razy na filmie, że to spełnienie marzeń każdego sportowca, żeby wystartować w Igrzyskach i zostać olimpijczykiem, a zdobyć medal olimpijski czy zostać mistrzem olimpijskim, to już na pewno jest spełnienie marzeń. I no to tak jak było powiedziane, o mistrzach olimpijskich się nie zapomina. Ile lat machania? Cztery lata. Jak wrócić po tak krótkim czasie po ciąży do takiej formy? Tutaj największe to pytanie do mojego męża, trenera, bo on tutaj zrobił bardzo dużą pracę. Ja tylko wykonywałam jego polecenia. Mąż nie odpuszczał, jak pamiętam. Nie, bardzo delikatnie wchodziliśmy. Na początku tak, rzeczywiście, jak zaczęliśmy razem trenować, to nie odpuszczał, w ogóle nie. Wiele razy mnie wyganiał z treningu, jak czegoś nie chciałam zrobić. Ale po ciąży tak, bardzo powoli, ale też nauczony doświadczeniem innych kobiet wracających do sportu, które wróciły za szybko i po prostu ich organizm nie wytrzymał. My wracaliśmy bardzo powoli. Ale koniec końców już, kiedy Hania miała rok, ja zajęłam piąte miejsce na Mistrzostwach Świata i skoczyłam jedynie centymetr mniej od rekordu życiowego ze stadionu, więc to był nasz ogromny sukces. Michał się w ogóle go nie spodziewał, stwierdził, że ja w ogóle nie byłam przygotowana na to, żeby tyle skoczyć. Hania chce skakać? Lubi. Żywa jest. Tak, to prawda, żywa. Po mamusi. Jak w ogóle dzisiejszą młodzież, dzisiejsze dzieci zachęcić do sportu? Może nie tej piłki nożnej, tak? Chociaż też jak najbardziej, ale do lekkoatletyki. No to w dzisiejszych czasach w ogóle mam wrażenie, że dzieci nie za bardzo chcą uprawiać sport. Mają dużo innych. Ja też pamiętam, ja mam siostrę młodszą 8 lat i 2 lata, więc ja pamiętam, jak my spędzaliśmy z moją siostrą tą młodszą 2 lata czas, a później spędzała go moja siostra 8 lat młodsza, więc ona praktycznie znowu nie wychodziła w wakacje, więc teraz dzieci mają dużo alternatyw, ale też myślę, że tacy wielcy sportowcy jak Wojtek czy nawet Robert Lewandowski, piłkarz, oni przekonują tą młodzież do tego, żeby wyjść z domu, żeby wyjść na ten trening, poświęcić trochę swojego czasu, a kto wie, może kiedyś ktoś zostanie takim Wojtkiem albo takim Robertem. No właśnie, warto? Bardzo. Nawet tak. Jeżeli nie będzie się miało oczywiście w perspektywie zostać Wojtkiem czy Robertem? Oczywiście, że tak. Ja nie jestem ani Wojtkiem, ani Robertem, a nie wyobrażam sobie, że nie mogłabym być sportowcem, że te 22 lata temu, kiedy taka moja kariera się rozpoczęła, nie zamieniałabym tego na żadne inne tak jakby wydarzenie w mojemu życiu, nie wybrałabym niczego innego, bo to było najlepsze, co mnie spotkało w życiu, ta kariera sportowa. Ja poznałam cudownych ludzi, wspaniałych przyjaciół, zwiedziłam bardzo dużo świata, a przede wszystkim spełniałam swoje marzenia i robiłam to, co lubię, to, co kocham, bo skok z wyż to była miłość od pierwszego wejrzenia. Ja zawsze to powtarzam, że wtedy w czwartej klasie na lekcji WF-u ja się zakochałam i tak pozostało do dziś dnia. A siatkówka? W międzyczasie, ja zawsze byłam wysoka, więc jak ktoś tam patrzył, pani gra w siatkówkę, ja mówię, nie, skaczę wzwyż. To było tak w międzyczasie, ale też na pewno pomogło mi w tym, że zostałam później dobrym sportowcem, dobrą lekkoatletką, bo po prostu skakałam wzwyż, ale też uprawiałam siatkówkę. Co na pewno wpłynęło na tą jakąś moją sprawność fizyczną, czy pomogło mi po prostu. Jesteś mamą. Co powiedziałabyś dzisiaj rodzicom, którzy zastanawiają się, czy posyłać dzieci na jakieś dodatkowe zajęcia sportowe, czy nie? No oczywiście, jako były sportowiec oczywiście, że tak, zachęcałabym jak najbardziej. Lekkoatletyka jest na tyle różnorodna i urozmaicona, że ona jest tak jakby... Trening lekkoatletyczny jest wyjściem do innych sportów, tak? Nawet jeżeli ktoś wybierze moją akademię, a dziecko nie zechce zostać sportowcem, lekkoatletą, to myślę, że przez takie treningi, trening ogólnorozwojowy, będzie miało podstawy do tego, żeby później, nie wiem, grać w siatkówkę, w piłkę nożną czy w tenisa. To powiedz jeszcze tak kończąc, bywałaś tutaj wcześniej? Tak, tutaj miałam bal gimnazjalny.
I zmieniło się trochę. Bardzo. To było bardzo dawno temu. Okej, bardzo dziękuję. Dziękuję Ci bardzo, Kamil, za przybycie. Dziękuję bardzo.